Tu jest, słuchajcie, ten znaczek, zobaczcie. To jest ostrzeżenie, żeby nie zatrudniać dzieci do pracy. To są już tereny, gdzie się pojawiają kopalnie złota. Oczywiście te dzieci pracują w kopalniach i to jest tylko takie jakby zarządzenie przez rząd, ale nie jest to bardzo pilnowane. Zbliżamy się właśnie do kopalni złota. Ludzie pracują w tych kopalniach na różnych sektorach, pracują kobiety, pracują dzieci. Chcemy teraz spotkać się z kobietami, które wykonują bardzo ciężką pracę. Wiele matek naszych dzieci właśnie pracuje w kopalniach, w ten sposób zdobywa pieniądze na utrzymanie swoich dzieci. Mama Ula, o której godzinie zaczynasz pracę? Zaczynamy o 7 rano. A o której kończysz? Kończę o 18. Ile zarabiasz za dzień pracy? 5000 szylingów. Pani mówi, że zarabia na dzień 5000 szylingów, czyli 7 zł. Za 11 godzin pracy. Idziemy teraz w miejsce, gdzie do tej pory wydobywane jest złoto. Oni w ciągu ostatnich miesięcy przesunęli się bardziej na wschód. I tutaj jest już wyrobisko, pozostałości po kopalni, ale jeszcze widzę, że ludzie pracują. Trzeba uważać, jak się chodzi, bo można wpaść do tych dołów, do tych niedokończonych szybów albo zakończonych, zamkniętych szybów. Mężczyźni chodzą do samego dołu. I te szyby oczywiście pod spodem łączą się z innymi szybami. Ja za bardzo się na górnictwie nie znam. Już dzisiaj, panowie, jest godzina 6 wieczorem i panowie w tym miejscu skończyli pracę. Żeby wejść do takiego szybu, nie jest używana lina. Właściwie ona jest tylko asekuracyjnie albo do wyciągania urobku. Mężczyźni wchodzą, rozpierając się nogami, tak samo jak do studni. Ja tutaj nie jestem specjalistką od wydobywania złota, ale z tego, co tutaj obserwuję, to złoto jest wydobywane na kilka sposobów. Są na pewno samorodki złota i one są najrzadsze i też tutaj jest ich mniej. Częściej jakby właśnie widzimy, że złoto jest pozyskiwane z kamienia, dokładnie z piasku, który powstaje w wyniku kruszenia tych kamieni. Te kamienie właśnie wyciągane są z tych szybów, następnie przenoszone do kruszarek i wtedy skruszone w tych kruszarkach do postaci piasku. Są mieszane z rtęcią i to, ten proces mieszania z rtęcią odbywa się ręcznie. Drobinki złota przyklejają się do rtęci i są widoczne. Wtedy jest to wydobywane i zawijane w kawałki materiału i tak jakby przez cały dzień gromadzone złoto później jest skupywane w większych kopalniach. To nawet nie są metody średniowieczne, że to są starożytne metody wydobycia złota. Paradoks pracy w kopalni polega na tym, że pracują tu ludzie bardzo ubodzy, a także ci, którzy całkiem dobrze sobie radzą w życiu. Niestety często jakby uzyskanie dużej ilości pieniędzy wiąże się z zagrożeniem, z ryzykiem alkoholizmu i tak się dzieje, że to wszystko, co zarobią danego dnia, wydadzą wieczorem na alkohol. To jest bardzo powszechne zjawisko. I niestety dzieci, które są w domach, kobiety, które pozostają właśnie w domach, cierpią najbardziej, bo ten mężczyzna ginie czasami na kilka miesięcy, on jest w kopalni, niby pracuje na utrzymanie rodziny, a tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo, co robi. I te pieniądze są przepijane.